Montaż logotyp na osiedlu domków jednorodzinnych przy ulicy, między innymi przy ulicy Wiejskiej, bo mieszkańcy zaczęli dostawać pisma z NPC, tak, dotyczące samego urządzenia i tak dalej. Na czym to konkretnie polega? Na czym ta zmiana będzie polegać? Celowo o tym nie powiedziałem, bo spodziewałem się, że będzie takie pytanie. Takie pytanie. Sprawa jest trudna dla nas. Trudna z paru powodów. Ona jest przede wszystkim kłopotliwa ze względu na rozproszenie, mnogość odbiorców, to jest po pierwsze, a po drugie na takie dość duże niezrozumienie. Z tym problemem tutaj w firmie poprzedni zarząd też się próbował zmierzyć. Nie wychodziło to do końca. Nie wiem, jest jakaś obawa. Ale już mówię, o co chodzi. Otóż na tym osiedlu jest dość specyficzna sieć. Ona została dość specyficznie zbudowana. Przechodzi przez nieruchomości. Te sieci są lokowane w piwnicach. Te piwnice zostały zabudowane przez część ludzi. I dzisiaj jest to sieć, która jest zdegradowana, prawda? I jest duże zagrożenie, no już dzisiaj występuje, że my nie będziemy w stanie dostarczać wody ciepłej o określonych parametrach, które są zapisane w umowach, do których jesteśmy zobowiązani. Nieopłacalne jest prowadzenie wymiany tych rur, ponieważ jest to przedsięwzięcie bardzo kosztowne i chcemy wyjść, wiązałoby się to ze zniszczeniem tego, co ludzie mają zabudowane w piwnicach. No, powstały gabinety lekarskie, siłownie, mini, prawda, i tak dalej. I nie wszyscy chcą się godzić na to, żeby teraz nagle im to zniszczyć, prawda. No, mimo tego, że do tej zabudowy nie było prawa, ponieważ to było określone gdzieś tam wcześniej, że to ma być miejsce dostępne. W związku z tym chcemy zaproponować rozwiązanie, które będzie tańsze i dla odbiorców, i dla firmy. Chcemy zaproponować montaż urządzeń, które pan rektor określił, nazywają się logotermami. W każdym domu spokojnie taka logoterma sobie będzie umiejscowiona i ona będzie jak gdyby zastępować tą część dotyczącą, która dostarcza ciepło i wody, tak? Ciepłą wodę. Ona będzie po prostu wodę podgrzewać. Tak to ma w skrócie bardzo dużym funkcjonować i czekamy, aż jak gdyby wszyscy się w tej zakresie wypowiedzą, no bo takie pismo zostało wysłane do wszystkich odbiorców, że taka operacja będzie konieczna. Ona jest oczywiście bezkosztowa dla finalnego odbiorcy, bo wszystkie koszty ponosimy my z tego tytułu, więc chodzi nam o to tylko, żeby ludzie się do tego systemu przekonali. My już wdrażaliśmy takie systemy bodajże w dwóch miejscach i wyszło to z powodzeniem dla nas. Po prostu ma to zapewnić, w skrócie rzecz ujmując, możliwość dostarczania ciepłej wody o parametrach określonych w umowie z NPC. Tam padł taki zapis, że do końca września bodajże chyba tak trzeba podpisać oświadczenie dotyczące ewentualnej decyzji, tak? Natomiast kiedy taka inwestycja mogłaby się rozpocząć? Bo ja rozumiem, że to nie jednocześnie wszędzie, tylko to będzie pewien proces. To będzie proces, oczywiście. My czekamy na zebranie, znaczy na oświadczenia wszystkich osób. Negatywne bądź pozytywne. Oczywiście przy negatywnym, no jak gdyby wtedy będziemy musieli rozwiązywać tę umowę na dostawę ciepłej wody, bo tak jak mówię, ze względów technicznych my nie będziemy w stanie wywiązać się z obowiązku, który przyjęliśmy na siebie w umowie. Więc jeżeli będą te wszystkie deklaracje pozytywne, negatywne złożone, do tej pory, przepraszam, spłynęło ich 10, z tego jest jedna negatywna, więc no, to jest też jakiś obraz, tak? Więc poczekamy do końca września i wtedy zaczniemy sukcesywnie przystępować do tego placu. Są na to przewidziane środki w planie techniczno-finansowym NPC-u i będziemy do tego procesu się stopniowo przymierzać. To nie jest jakieś skomplikowane przedsięwzięcie inwestycyjne, bo to polega na zakupie i montażu tak naprawdę. Ale potrzeba tej akceptacji. Do tej pory z tym było różnie. Oczywiście to wynika w dużej mierze z niezrozumienia tematu. Oczywiście ja próbowałem wielokrotnie jak gdyby skontaktować się, czy też no, przez swoich pracowników prosić o kontakt ze spółdzielnią, która tam zarządza tymi obiektami. No, kontakt jest utrudniony, ja nie wiem, z czego to wynika. Być może były jakieś wybory w czasie spółdzielni, bo to też takie są okresy, kiedy załatwia się wszystkie sprawy gorzej. Więc jeśli będzie problem z interpretacją, ze zrozumieniem tematu, oczywiście pracownicy i ja jesteśmy gotowi, aby się spotkać z mieszkańcami, wszystko po prostu wytłumaczyć, pokazać korzyści. Nie będzie z tego tytułu żadnych negatywnych jak gdyby skutków dla odbiorców finalnych.